Dzień dobry, witamy i od samego rana już się wkurzamy. Tym razem ja zapomniałem schować masła. A jest masakra, już tyle razy te masło mi się tu rozpuściło, już mnie to tak wkurwia. W ogóle ta pogoda, ten gorąc taki jaki tu w środku jest, że już się nie mogę doczekać, kiedy się skończy te lato. No to cholery jasne, zobaczcie to. I tak to wygląda, masło zostawione w kostce i wszystko zawalone, wszystko płynie. Już nie mogę w ogóle wyciąć, już tyle razy to się zdarzyło. Człowiek cały czas zapomina ten tek, zostawia tą kostkę, żeby potem schować. I cały czas, kurde. Jak mnie to denerwuje z rana, ja chciałem przyjść i mieć fajny dzień, a już mnie to przyjdzie. Siemanko, witamy, sobota, zaczynamy. Dobra, dzień jakoś leci, podłoga wszystko pomyte, dodatkowa robota z rana, mycie podłogi, coś wspaniałego. Ale nic, chlebek już upieczony, stygnie, bagietki zaraz normalnie leje się ze mnie. Masakra jest, totalna masakra. Próbowałem zrobić tę bitą śmietanę. W ogóle nie mogę zrobić bitej śmietany, jest tak gorąco w kuchni, że po prostu się rozpuszczę, nie da się jej ubić. Masakra, muszę poczekać za potem, albo nie wiem, na dworze wyjść i ubić bitą śmietanę. Muszę dekoracje zrobić do ciasta. No po prostu się nie da, jest tak gorąco w kuchni, że po prostu się nie da. Dobra, zaczynamy ten dzionek. Pięknie deszczowy, to jest najlepsze, że jest pięknie deszczowo, ponuro, a w środku jest tak gorąco, że... będzie ciężko opisać. No ale co? Fajnie. Fajnie dzień leci. Sobota się zaczęła. No już chyba nasz fame się skończył. Były dwa dni super, ludzie przychodzili, wszystko się sprzedawało szybko. No i wczoraj już była dupa. Już za bardzo się nam nie sprzedało. Jeszcze najlepsze to, że mieliśmy zamówienie. Dużo rzeczy. A potem się okazało, że dwa zamówienia to okazały się jednym zamówieniem, które były w ogóle osobno zamówione, to jest najlepsze. Przyjechała kobieta, odebrała jedno zamówienie, zapłaciła, pojechała. No i wiecie, jest już prawie szósta i czekamy, drugie zamówienie już spakowane, wszystko. I czekamy na tą kobietę. Dobra, piszemy do niej. No już wkrótce zamykamy, może pani, kiedy pani przyjedzie po odbiór czy coś, nie? A ona mówi, a moja koleżanka już była. No i mówimy, jak koleżanka była? No była taka koleżanka, ona odebrała i tam się podzieliliśmy. No mówimy, ale jak to? Przecież to w ogóle nie było mowy. Pani wysłała do nas zamówienie. Skontaktowała się osobno niż koleżanka. Nic nie mówiła, że ktoś przyjedzie i odbierze. My mamy pakowane. O, to ja przepraszam, ale ja chciałam mieć gwarancję, że ten... że ja dostanę to, co chcę i że tak wyszło. No nie powiem, co sobie pomyślałem. No ale co, nauczka teraz jest, że jak będzie jakakolwiek rezerwacja, ktoś będzie zamawiał, to jest teraz z góry płatne i nie ma żadnego bukowania czy coś. Tylko musisz płacić, my to pakujemy i albo to się odbierasz, albo nie, mamy to w dupie. Rzeczy będą przygotowane na stole i czy ty to odbierzesz, czy nie, nie nasz interes. Dzwonisz, rezerwujesz, płacisz. Taka lekcja z tego wyszła. Ale dobra, a ja wracam do kuchni, bo muszę robić swoje rzeczy. Dzionek u nas leci cały czas, godzina 12. I właśnie zrobiłem śniadanko dla mojej kochanej żony. Jajecznica na boczku ze świeżą bułeczką i brie takie malutkie, fajne. Także jak widzicie, godzina 12 po południu i dopiero pierwszy posiłek się je. Ja też dopiero zjadłem, ale to takie pomidora o na sucho z kromką chleba. Tak to wyglądało po prostu. I tak to czasami wygląda, że wstajesz rano, szybko ogarniasz się, jedziesz do sklepu, żeby przygotowywać, robisz to, 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 to i tamto i patrzysz 12 w ogóle i głód cię denerwuje, wszystko cię wkurza, bo człowiek nienajedzony
Tak czasami wygląda, ale co? 12, a tu nie ma ani jednej osoby. I po co to było wszystko? Po co? No niepotrzebne to było. Ale tak czasami jest, no tak to jest, wygląda wprowadzanie biznesu. Czasami się nie kontroluje swoich emocji zbyt bardzo i zbyt ambitnie się podchodzi do pewnych rzeczy. I trzeba przykontrolować czasami te emocje, które są bardzo ciężkie do skontrolowania. No ale czasami tak bywa, człowiek się dopiero uczy cały czas, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Nabiera tego doświadczenia takiego życiowego, jak to mniej więcej wygląda i z czasem się nauczy, że to wszystko trzeba mieć dystans do tego. Ale jednak jak jesteś świeżak, to za bardzo chcesz, po prostu chcesz to, żeby było, że ludzie przyjdą, wiesz, będą się cieszyć, nie? A ty to robisz, wiesz, nie jest, zasuwasz, denerwujesz się, a na koniec nikt nie przychodzi. Bo mają to po prostu, no. Dobra. Nie wiem co dalej. Dalej się dzień toczy. Piękny deszczowy dzionek, leci, melancholia jest. Zobaczcie jak ładnie pada. Cudownie. Cudownie szaro i buro. Więc trzeba siedzieć w środku. I najlepsze jest to, że myśleliśmy, że skoro jest taka brzydka pogoda, to nie będzie się chciało ludziom jakoś wychodzić. A jednak wczoraj nie było ludzi, bo była piękna pogoda, a dzisiaj całkiem sporo ludzi przychodzi i wszyscy biorą ciasto. Jeszcze nikt nie wziął chleba, ale wszyscy przychodzą po ciasta. I zaraz wam pokażę, jakie ciasto piekę, bo chyba zapomniałem. Tak wygląda torcik Michałek. Pychotka, jak widzicie, już prawie się sprzedał. Tak wygląda Earl Grey. I tu jeszcze kawałek Oreo został. Także w ten piękny deszczowy deszczyk każdemu chyba zachciało się słodyczy trochę. I wszyscy przychodzą, ciasta nam wykopują. Więc ja muszę się brać i zrobić chociaż jedno ciasto na wszelki wypadek na jutro. Chociażby sernik jakiś, bo jest godzina, jeszcze nie ma drugiej. A już prawie Michałek zniknął cały. Czekoladowe ciasta bardzo lubią, dobrze, że zrobiłem. 3 do wyboru, także mają w czym wybrać, a ładnie to schodzi. A chlebek jeszcze leży, nikt po chlebie jeszcze nie przyjdzie, każdy po ciasto. No spoko, dobrze. Jakoś idzie. Dobra. Ja się biorę, będę robił, coś zrobię, nie wiem jeszcze co. Poszukam przepisu jakiegoś. I zrobię sobie, a może sernik ricotta zrobię, bo mam dużo ricotty, także... Albo mascarpone, no nie wiem. Muszę coś zużyć, coś wymyślę. Nie będę dalej przedłużał. Jutro zrobimy live'a, jutro sobie pogadamy. Live jutro o godzinie 9 rano czasu polskiego. I tam sobie pogadamy. Ja tu nie będę przedłużał, idę coś porobić. Muszę zrobić sobie jakiś obiad, potem zrobić ciasto i przygotowywać rzeczy na jutro. Także trzymajcie się w ten piękny deszczowy dzień. Wszystkiego najlepszego, zdrówka. Elo!